Profesjonalne monitory duńskiej firmy DynAudio zawsze miały tak zwaną dobrą prasę. Generalnie są bardzo lubiane za swoją solidną konstrukcję oraz doskonałe brzmienie z lekko-audiofilskim odchyleniem. Monitory klasy wyższej, a do takich zaliczają się systemy Core, są w całości produkowane w Danii, łącznie z przetwornikami. Core 5, najmniejsze w całej rodzinie, są jednocześnie najnowsze i najtańsze. I przyjdzie nam za nie zapłacić 7111 zł. Za sztukę rzecz jasna. Zapraszam. Tomasz Wrublewski, 0db.pl Co tydzień znajdziesz tu prezentację sprzętu i oprogramowania, porady z zakresu produkcji muzycznej i pro audio, a także felietony bez kompresji i dekonstrukcje znanych utworów. Ustalmy jedno, ten monitor nie zaoferuje Wam 10 razy lepszego brzmienia niż taki za 700 zł. Nie zaoferuje nawet dwukrotnie lepszego brzmienia. Po pierwsze, dlatego że wobec brzmienia trudno jest mówić o takim parametrze jak lepszość. A po drugie, że z tej przyczyny nie da się go skalować. A kosztują tyle, bo to Dynaudio. Produkt firmy istniejącej od 1977 roku, mającej własną fabrykę, własny zespół specjalistów, własne przetworniki, własne, sprawdzone w różnych zastosowaniach rozwiązania i w pierwszym rzędzie będą brane pod uwagę wszędzie tam, gdzie mowa o pracy profesjonalnej, bo mają solidną. Odpowiednio zaprojektowaną i wykonaną obudowę, przystosowaną do wszelkiego typu montażu, bo użyte przetworniki zostały skrojone dokładnie na potrzeby tego systemu, bo mają najwyższej jakości elektronikę i customowe DSP, bo mają wejścia cyfrowe AS i synchronizacji WorldClock. Bo są precyzyjnie skalibrowane w kontekście zależności poziomu ciśnienia SPL względem poziomu sygnału wejściowego. I w końcu dlatego, że DynAudio nigdy nie było tanią firmą, więc dlaczego nagle ma oferować monitory za 1500 zł? Tym bardziej, że oprócz systemów profesjonalnych, oferuje też wysoko cenione produkty konsumenckie i na rynek motoryzacyjny. W wielu studiach nagrań do dziś z powodzeniem grają monitory BM6 w swojej pierwszej pasywnej wersji, a także aktywne BM6A. Dawno temu byłem nawet bardzo bliski ich kupienia, ale finalnie mój wybór padł na PMC, których używałem przez kilkanaście lat, aż do czasu ostatniej zmiany na A8H. Tak więc do Dynaudio mam duży sentyment i w tych momentach, kiedy u mnie grały, dogadywałem się z nimi bez słów. W środku zestawu głośnikowego mamy pełny profesjonalizm. Sekcja elektroniki jest całkowicie oddzielona od części z przetwornikami. Wzmacniacze wraz z zasilaczem impulsowym to platforma Upro 2S duńskiej firmy Pascal z dwoma modułami w klasie D oferującymi po 280 W mocy. Konwersja bazuje na kodeku Sirius Logic CS 42528 wyposażonym w dwa tory konwersji analogowo-cyfrowej i 8 cyfrowo-analogowej z zakresem dynamiki 114 dB. DSP monitorów oparto na procesorze Analog Devices ADAU 1451, nowoczesnym kompleksowym rozwiązaniu do cyfrowej obsługi sygnałów audio. Monitor nie ma dwóch rzeczy, które zwykliśmy uważać za. Oczywiste. Włącznika zasilania oraz potencjometrycznego regulatora poziomu sygnału. Podłączony do sieci energetycznej Core 5 pozostaje stale aktywny, chyba że przełączymy Power Mode w tryb Standby, kiedy to automatycznie wyłącza się po 20 minutach bez sygnału i włącza zaraz po jego pojawieniu się. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 801 na 2013 przełącznik zawsze musi być ustawiony na standby. O czym trzeba pamiętać, gdyby kiedyś jacyś, euromilicjanci przyszli do nas z kontrolą. Regulację czułości wejściowej scedowano tu na dwa przełączniki. Maksymalnego poziomu sygnału wejściowego od 0 do plus 24 dBU oraz Odpowiadającego mu ciśnienia dźwięku w odległości 1 metra przy sygnale wejściowym minus 20 dBFS od 79 do 96 dB SPL. No, Ogólnie zwracamy uwagi na takie rzeczy, ustawiając tak, aby nam odpowiadało, ale w systemach monitorowych, w których kalibracja jest rzeczą istotną, takie rozwiązanie znacząco ułatwia pracę. A mówiąc inaczej, monitory Muszą współpracować z urządzeniami wyposażonymi w regulator poziomu sygnału, bo inaczej nawet nie będzie możliwości ich ściszenia. Pozostałe przełączniki służą do odcięcia najniższych tonów na potrzeby współpracy z sabuferem, wskazania cyfrowego kanału AS, do którego ma być przypisany dany monitor, zdefiniowania nachylenia charakterystyki brzmieniowej w kierunku najwyższych lub najniższych tonów. Oraz dopasowania pod kątem pracy w polu swobodnym, na konsolecie i przy montażu podwieszanym. Dodatkowo możemy skompensować bliską odległość ściany lub narożnika pomieszczenia. Wejście analogowe dostępne jest wyłącznie w postaci symetrycznego gniazda XLR, podobnie jak wejście cyfrowe AS. Sygnał cyfrowy może być przekierowany do kolejnego monitora, a wejście WordClock BNC umożliwia synchronizację z resztą systemu w studiu. Jeśli przychodząca synchronizacja WordClock jest niezgodna z próbkowaniem sygnału podawanego przez port AS, monitory samoczynnie się wyciszają. Złącze USB służy do aktualizacji oprogramowania monitorów za pomocą aplikacji Core Update Tool. Core 5 i Core Sub. Compact to pierwsze profesjonalne systemy Dynaudio od 2019 roku, kiedy to zaprezentowano Core 47 i Core Sub. Oba przeznaczone są do pracy jako odsłuch w ambitnych studiach projektowych, także w konfiguracji imersyjnej, od którego wymagamy największej precyzji i odpowiedniego poziomu głośności. A wszystko to przy zachowaniu rozsądnych gabarytów. Nie da się ukryć, że 560W łącznej mocy dostarczanej do przetworników Core 5 to chyba rekord świata wśród dwudrożnych monitorów pięciocalowych. Między innymi dlatego obudowa tych monitorów wykonana jest z płyty HDF, a nie stosowanych standardowo płyt MDF. W dodatku wykończono ją powłoką lakierniczą typową dla produktów profesjonalnych z segmentu nagłośnieniowego. Boczne, a także dolne gwintowane wpusty można wykorzystać do montażu opcjonalnych uchwytów. Frezowane wgłębienia na każdym z boków obudowy służą do przyklejenia specjalnych podkładek izolacyjnych, których sztuk 4 znajdziemy w zestawie. Przetwornik wysokich tonów to konstrukcja o nazwie Serotar Pro. Charakteryzuje ją wykorzystanie magnesów ferrytowych z domieszką węglanu strontu, szeroko stosowanych we współczesnych silnikach elektrycznych, systemach pomiarowych i wysokiej klasy głośnikach. To twardy ferryt o wysokiej koercji, dający się stosunkowo łatwo formować. Inną cechą charakterystyczną tych driverów jest użycie korektora fazy HEXIS o specjalnym kształcie otworów. Widać go przy silnym oświetleniu materiałowej kopułki jako perforowany element tuż za nią. Pod korektorem fazy oraz w całym wnętrzu przetwornika znajduje się materiał pochłaniający potencjalne rezonanse. Skutkiem tego pasmo reprodukowane przez driver czyli od 3,8 kHz wzwyż, charakteryzuje się bardzo niskim poziomem zniekształceń. To ekskluzywny najwyższej klasy przetwornik zdolny pracować z dużym zapasem dynamiki i doskonałą odpowiedzią impulsową. Ponieważ o jego uszkodzenie, konkretnie uszkodzenie membrany w czasie transportu, jest bardzo łatwo, firma DynAudio zabezpiecza go specjalną osłoną. Przy jej zdejmowaniu trzeba jednak wykazać się rewolucyjną czujnością, bo jeden nieopatrzny ruch i możemy mieć problem. Tu się panowie duńczycy nie popisali. Użycie DSP pozwoliło wyrównać charakterystykę fazową w obszarze, w którym woofer i driver grają jednocześnie, co stało się możliwe dzięki zastosowaniu filtrów o niewielkim nachyleniu. Woofer pracując w obudowie Bass Reflex z modnym ostatnio tubowym, wąskoszczelinowym wylotem dzielnie schodzi do 55 Hz, a Bass Reflex pozwala obniżyć tę częstotliwość do 46 Hz, przy której zaczyna już działać filtracja górnoprzepustowa. Przy pomiarze charakterystyki ufera w bliskim polu zawsze będziemy mieli 6 dB podbicie dla najniższych częstotliwości, ale dzięki temu można obserwować pracę głośnika bez oddziaływania pomieszczenia. Ten mocny i głośny przetwornik o dużym wychyleniu sztywnej membrany z polimeru krzemianu magnezu ma solidną konstrukcję z odlewanym koszem i świetnie reaguje na impulsy. W dużej mierze odpowiada też za charakterystyczne brzmienie typowe dla dynaudio. Szczelinowy bas reflex ma konstrukcję tubową, a jego gabaryty i funkcjonalność są pochodną wymiarów monitora. Mamy w nim wyraźne rezonanse pasożytnicze w paśmie od 1 do 1,5 kHz, które w pewien sposób wpływają na charakterystykę całościową. W każdym razie w pomiarach, bo w odsłuchu nie daje się tego zaobserwować. Z podobnym zachowaniem miałem do czynienia w przypadku Core 47, które testowałem kilka lat temu, więc należy je uznać za cechę charakterystyczną tych monitorów i potraktować jako ciekawostkę. Małe gabaryty i znajdujące się z przodu wylot bas refleksu zawsze będą okupione mniejszym lub większym odstępstwem od ideału, i to bez względu na cenę monitorów. A jak gra sam bas refleks? Posłuchajmy tonu sinusoidalnego przestrajanego skokowo od C0 do C3. Trzeba mieć naprawdę złe intencje, by doszukać się w tym przetwarzaniu czegoś niepożądanego. A jak gra całość? Jak na dwudrożne monitory z pięciocalowym Uferem znakomicie. Rzecz jasna, w konfrontacji z 8-calowym Uferem w trzydrożnym zestawie Adam A8H zawsze będą mniej okazałe, ale i tak prezentują się imponująco. Są bardzo głośne i niesamowicie detaliczne. I nie zapominajmy też, że to bliskie pole, zatem przystosowane do słuchania w odległości od 0,5 do 2 metrów, podczas gdy A8H to klasyczne pole średnie, czyli przeznaczone do słuchania w odległości od 2 do 4 metrów. W takich warunkach dźwięk jest odbierany w nieco inny sposób. Chcę przez to powiedzieć, że nie ma wspólnej platformy porównawczej pomiędzy Core 5 a A8H. Ale w przypadku If Audio SC205, które u mnie pracują na drugim stanowisku, już jest. I tutaj już różnica jest wyraźnie na korzyść Dynaudio. Sprawiają wrażenie większych brzmieniowo, schodzą znacznie niżej i w wielu wypadkach prezentują znacznie więcej sonicznych detali niż Ewy. Ale różnica w cenie, gabarytach, mocy wzmacniaczy i rzeczywistej średnicy ufera jest tutaj duża. Core 5. Podobnie jak wszystkie znane mi Dynaudio, audio, grają bardzo ładnie, trochę jakby konsumencko i łagodnie, nie w taki dość szorstki dla dźwięku sposób jak klasycznie robocze monitory Adam Audio i Eve Audio. Ale kiedy trzeba, potrafią być surowe, choć nie wykrzyczą nam tego prosto w ucho. Prezentują się jak kulturalni obyci w świecie i znający dobre maniery Wikingowie. Wszystko jest po skandynawsku elegancko, ale wyczuwamy, że gdzieś pod spodem drzemie coś korzennie prawdziwego, że pozwolę sobie na taki poetycko-audiofilski opis. To oczywiście monitory dla tych, których na nie stać, a domowe studia nagrań mogą się bez nich spokojnie obyć. Gdy jednak zaczynasz poszukiwać czegoś w bliskim polu za kwotę między 5 a 10 tysięcy za sztukę, nie interesują Cię kompromisy i chciałbyś, chciałabyś skorzystać z dobrodziejstw cyfrowego wejścia AS, to Dynaudio Core 5 pozwoli Ci trzymać się 0 decybeli. PL.